We wszystkich suwalskich szkołach średnich rozpoczęły się dzisiaj egzaminy maturalne. Kciuki za maturzystów będziemy trzymać do 25 maja. Po poniedziałkowym teście z języka polskiego we wtorek matematyka na poziomie podstawowym. Środa to tradycyjnie już dzień egzaminu pisemnego z języka angielskiego. W czwartek, abiturienci zmierzą się z królową nauk, matematyką na poziomie rozszerzonym. A piątek, to dzień testów podstawowych i rozszerzonych z biologii. Wśród tegorocznych polskich maturzystów ponad połowa zdających zdecydowała się wybrać na egzaminie dojrzałości i język angielski. Niemiecki wybrało zaledwie 2,5% zdających. Zadania z geografii rozwiązywać będzie ponad 26% abiturientów. Z rozszerzoną matematyką zmierzy się niespełna 23%. 21 rozwiąże test wymagający rozszerzonej wiedzy z języka polskiego. Niespełna 18 sprawdzi swą wiedzę z z biologii. Na wyniki egzaminu dojrzałości tegoroczni maturzyści będą musieli poczekać do 4 lipca. Na ten dzień zaplanowano dostarczenie świadectw do szkół oraz ogłoszenie wyników w internecie.